Witam was wszystkich, DJ Mola z tej strony i widzimy się w kolejnym gameplayu z Call of Duty. Tym razem jest to Call of Duty Modern Warfare 2. Na pewno jesteście zdziwieni, dlaczego takie coś i dlaczego wynik nie jest jakiś niesamowity, dlaczego tu nie ma nuka czy nic z tych rzeczy. Po prostu jest to moja pierwsza gra w Call of Duty MW2 od wieków. Bardzo mi się ta gra podoba, mam bardzo duży do niej sentyment i po prostu pewnego dnia naszła mnie chęć zagrania właśnie w tą grę, bo miałem nerwy bardzo na Call of Duty Black Ops 2. Więc mówię, dobra, czas wrócić do starych czasów, odpalić coś świeżego, coś dobrego i zagrać sobie raz chociaż porządny, ciekawy meczek. Nie było tej nuka, od razu wam mówię, jeżeli już nie chcę, jeżeli ten odgania was to, że nie było nuka, możecie zakończyć ten komentarz albo poczekać do końca i wysłuchać to, co mówię, to, co myślę. Ze względu na to, że po prostu Call of Duty Black Ops 2, Modern Warfare 2 jest zarąbistym przykładem tego, jak powinny wyglądać FPS-y. Call of Duty Black Ops 2 na dzień dzisiejszy się poprawiło. Może jest tam nowa część, może więcej osób tą gra ze względu na to, że to jest nowa część. Wiadomo, ja tak samo kupię grę, która wychodzi i tym bardziej nie patrzę na to, czy to będzie gra dobra, czy nie patrzę, czy to będzie niedobra gra. Główne dla mnie jest właśnie tytuł. Piszę Call of Duty i więc ja muszę to mieć. Na pewno w większości przypadków waszych jest to samo. A właśnie to na tym można się czasami przejechać, tak jak było to w tym wypadku. Powiem wam szczerze, że żałuję totalnie, że kupiłem tą grę. Wydałem pieniądze niepotrzebnie i to niemałe pieniądze, żeby mieć tą grę wcześniej. Ile to już wydałem, to już nie muszę mówić, bo sami możecie się domyśleć, ile trzeba zapłacić za grę, żeby mieć ją ponad tydzień przed premierą. Plus do tego jeszcze ta gra jest po prostu fatalna, jeżeli chodzi serwerowo, bo dostaliśmy tam patcha, nie powiem, że nie. Poprawiło to grę dużo lepiej, ale wciąż, kiedy chcę na przykład grać w teamie, lag compensation, jakie mam, bo ze względu, że gram często z osobami z Polski, mają słabsze połączenie internetowe, mój lag compensation jest po prostu ogromny i osoby, które po prostu ja widzę osobę, strzelam do niej wcześniej i ona tak się pozdąży obrócić i mnie zabić. Ja, żeby zabić osobę, czasami potrzebuję pół magazynka, czy to nie jest chore? Bo moim zdaniem w ogóle to nie ma sensu w żadnym. Ale następna rzecz jest taka, że Call of Duty MW2 niestety jest starą grą i mało osób w nią gra, co jest wielka szkoda. A jak grają, to już grają dzieci, hakerzy i tym podobne. Raczej miałem na myśli dzieci, hakerzy, żeby nie było. Plus do tego, ta gra jest wciąż wypasiona. Ja naprawdę chętnie do niej wrócę i jeżeli będę miał okazję i jeżeli będziecie tego chcieli, będę nagrywał co jakiś czas właśnie gameplay z Call of Duty MW2, bo ta gra jest po prostu świetna. Nawet graficznie jest może stara, ale tak lepiej wygląda niż Black Ops 2. Ogólnie, to by było na tyle z tego komentarza. Zapraszam was do komentowania, dawajcie lajki. Jeżeli osiągniemy 50 lajków, to będę wrzucał Call of Duty MW2 na mój kanał. Jeżeli nie, no to dam sobie z tym spokój. I ogólnie to by było na tyle. Pozdrawiam was wszystkich, no i do usłyszenia wkrótce w następnym gameplayu. Na razie, bye, DJ.